Szanowni Państwo, zaraz sprawdzimy nasze piękne, kochane miasta i czy ceny nieruchomości w tych naszych pięknych, kochanych miastach wreszcie dostosowały się do zarobków Polaków? Czy opłaca się wrócić do Polski, szanowni Państwo, i zamieszkać w Polsce? Czy opłaca się pozostawać w Polsce? Jak wiemy, w Niemczech jest 2 miliony Polaków, w Wielkiej Brytanii jest milion Polaków, jak nie więcej, w Irlandii, w Holandii, Belgii. Norwegii, Szwecji, jest pirazy drzwi i Islandii milion Polaków, no i pewnie jakiś milion Polaków, prawie czy pół miliona Polaków znajdzie się w Austrii, Szwajcarii, znajdzie się w Hiszpanii, we Włoszech. No i w wielu innych krajach, tam z pół miliona, razem z Francji, prawda, też są przecież Polacy bardzo dużo, i czy się opłaca kupić w danym momencie, czy te ceny spadły, zobaczymy szybką analizę i bardzo fajnie to porównamy do innej rzeczywistości, ale zanim do tego przejdziemy, pokażę Państwu taką małą wstawkę no i proszę zobaczyć tutaj mamy tutaj mamy no, proszę zobaczyć, cóż za pięknie położona nieruchomość jest to Detached House. Jest to wielka willa z wielkim basenem. Proszę sobie wyobrazić. Jest to wielka posiadłość i. Ile ta posiadłość kosztuje? Czy ta posiadłość kosztuje 100 milionów złotych? To jest oczywiście w Hiszpanii, oczywiście to jest w miejscu e, tam e, w okolicach Alicante, Murcie, właśnie w tych Torawiecha, prawda? E, nie będziemy patrzeć gdzie to dokładnie jest, tylko e, pokażę Państwu e, różnicę. Tutaj mamy tą nieruchomość i człowiek by się zastanawiał, i mógłby się zastanawiać, ile taka nieruchomość kosztuje, proszę bardzo, własny dojazd, własna droga, własny wielki basen, yy, można powiedzieć własne lasy, własne góry, własne trawniki, a tam mamy nawet po lewej stronie własne plantacje, znaczy własne, no można pojechać i sobie kupić, no pięknie, prawda? Jak tu za gorąco, to można sobie wskoczyć tu do basenu i sobie popływać, albo tu się można schować z tyłu, tutaj w cieniu, albo tu sobie pójść do lasu, prawda? Można się schować, mamy morze, mamy góry, proszę zobaczyć, i człowiek by się zastanawiał tak w naszym mniemaniu, ile... No taka willa może kosztować 100 milionów, 200 milionów, a może 300 milionów. Otóż nie, ta 500-metrowa willa kosztuje milion z tym niesamowitym widokiem z tym pięknem tej natury tam

7 700 tysięcy złotych tak? no taką willę możemy sobie kupić za 7 milionów 700 tysięcy złotych, czy można ją naprawdę kupić, czy ona jest po tyle czy nie jest, jeżeli to jest na serio, jeżeli ta willa jest wystawiona na serio, jeżeli ta willa jest na serio na sprzedaż i ona jest wystawiona za 1 795 tysięcy euro ja podejrzewam, że ona mogłaby być sprzedana za mniej, pewnie byśmy mogli. Kto wie, kto wie, kto wie, może nawet zbilibyśmy jakieś 20%. Cóż by to oznaczało, że gdybyśmy zbili 20%, to zamiast siedemset albo proszę inaczej sprawdzić, gdyby euro umocniło, przepraszam, gdyby złotówka na chwilę umocniła się do 4 złotych, tak jak wielokrotnie złotówka się umacniała, bo proszę zobaczyć, przecież złotówka no dzisiaj to 4,29, ale gdyby, gdyby. Gdyby to proszę zobaczyć, na przykład w roku 2015, prawda? Yy, w 2015, proszę zobaczyć, w roku 2015 euro było po 3,98, prawda? A tutaj, na przykład, w roku 11 było po 3,82. No i proszę sobie wyobrazić, że to euro się umacnia do 3,90, do 3,90, znaczy polska złotówka umacnia się do 3,90. To ile taka willa by nas kosztowała? No, to, to wtedy wzięlibyśmy 1, 7, 9, 5, 0, 0, 0, 0, czyli 1,795 razy 3, na przykład 8. Prawda? No, to taka willa by nas kosztowała 6 821 000 zł na nasze polskie PLN-y. Jednak, no, szanowni Państwo, a co by było, gdybyśmy zbili z tej nieruchomości 20%? 20. pamiętajmy, że zawsze się wystawia wyżej cenę, zawsze się wystawia wyżej cenę, czasem się nie da zbić, no ale generalnie ten, kto nie negocjuje, ten frajer. I szanowni Państwo, w takim razie, co by było, gdybyśmy zbili od ceny 1,795,000 euro po kursie 3,80 za, za euro przy złotówkach, co by było, gdybyśmy zbili na przykład 15%. 15%. No to taka willa kosztowałaby nas 5 milionów 797 tysięcy. 5 milionów 797 tysięcy, no to powiedzmy 6 milionów złotych, prawda? Za taki basen, za własną drogę. Druga sprawa, ile by nas wynosił podatek roczny za coś takiego. Jednak tutaj, oproszę zobaczyć, no pięknie, prawda? Pięknie, choć to wygląda jak... Animacja, ale może to nie jest animacja, ale to wygląda jak animacja. Może ta willa wcale tak w środku nie wygląda, bo to mi wygląda jak animacja. Może to nie jest animacja, ale to wygląda jak animacja. Może to nie jest animacja, może nie jest. Jeżeli ta willa wygląda tak, jak wygląda, no może tak wygląda. No i w takim razie 6 milionów złotych za taką willę przy umocnieniu polskiego złotego. Przy umocnieniu, postnów, po wygląda jak animacja, nie wygląda jak prawdziwe, nie wygląda jak prawdziwe, wygląda jak animacja, nie wiemy jak to w środku, w takim, nie wiemy tego, co to jest, szanowni państwo, wygląda tutaj nie, tu choć też może wygląda jak animacja, nie wiem, nie znam się na animacjach i nigdy nie robiłem tych animacji. jakieś robiłem w życiu, oczywiście, ale może to nie są animacje. Może po prostu bardzo do dobrych fotograf. No, taką willę mieć, no to bardzo dobry fotograf z wielkimi pikselami. Tutaj wszystko musi być bum, cyk, cyk, prawda? Na najwyższym standardzie. No i proszę sobie wyobrazić, mamy taką willę za 6 milionów złotych. No i przechodzimy do sedna. No ile by kosztowała taka willa nas w Polsce? Tylko pamiętajmy, że może rzeczywiście od takiej willi się płaci duży podatek, ale nie trzeba tego ogrzewać w zimę, prawda? Nie trzeba tego ogrzewać w zimę. No i zobaczmy, co byśmy mogli kupić yy, wiecie, no w Sopocie na przykład yy, za taką cenę. No i tu mamy na przykład w Sopocie moglibyśmy kupić za 6 milionów złotych. Ja już, co tu mamy, szanowni Państwo? Tu mamy za 6 milionów złotych, tu mamy za, tu mamy za 5 milionów złotych. Proszę zobaczyć, tu za 5 milionów złotych moglibyśmy kupić sobie taki po prostu dom. Taki zwykły dom. 267 <laughs> metrów za 5 milionów złotych. Na dole za 5 milionów 300 tysięcy złotych, no 132 metry, no też jakaś, jakiś tam dom, prawda? 5 milionów 300 tysięcy, też jakiś tam dom. No co dalej moglibyśmy kupić, no ale co za 6 milionów? No i mamy tutaj 5 milionów 900 tysięcy złotych, no zwykły dom, 480 metrów, prawda? Proszę bardzo, 480 metrów, zwykły dom. Górny Sopot, nic specjalnego, no, zwykły dom, no, zwykły, normalny, duży, polski dom. E, 5, 6 milionów złotych, czyli dokładnie tyle, szanowni Państwo, tutaj mamy dokładnie, czyli dokładnie tyle, ile byśmy zapłacili za tamtą wilę przy chwilowym umocnieniu polskiego złotego do euro, co jest bardzo prawdopodobne. No i u ubiciu 15%, prawda? A taką pełną cenę, te 7 milionów 700 tysięcy, no to tutaj mamy coś za 7 milionów 700 tysięcy, czyli bez umocnienia polskiego złotego, bez yy, możliwości negocjacji, no to tutaj mamy jeszcze droższe 400 tysięcy, no i coś takiego, no byśmy mieli w Sopocie. No moim zdaniem chyba, chyba każdy sobie jest w stanie odpowiedzieć, każdy sobie jest w stanie odpowiedzieć, Ile by zarobił z, czy też jak różne, no co by wolał mieć? Czy wolałby mieć coś takiego, prawda, w takiej Hiszpanii? No, może, może podatek, podatek na pewno by był większy, bo w Polsce nie ma tych podatków zbytnio, prawda? Eee, ale jest zima i to się wszystko równa, to się wszystko równa, szanowni państwo, proszę zobacz, a tutaj to już chyba nie. Wiecie co, to nie była animacja, chyba. To chyba nie była animacja, to jest, to są chyba prawdziwe zdjęcia. No nie wiem, czy to jest kłamstwo, czy to nie jest kłamstwo, to trochę wygląda jak animacja, ale może to są po prostu takie dobre zdjęcia. No, też wygląda jak normalny dom. Gdzieś tam dalej moglibyśmy e, przeczytać, o co w tym domu chodzi, ale to nie o to chodzi. Dużo widzieliśmy takich e, ofert. Szanowni Państwo. Mamy taką propozycję z takim basenem, bez zimy, tyle samo co tutaj, te nieruchomości w Sopocie. Taka jest różnica. Tu mieszkamy niczym jacyś, ja nie wiem, no wiecie, jak hrabiostwo, jak hrabia... Montesquieu czy coś takiego było ulala uh, <laughs> czy no, no coś w tym stylu prawda własny podjazd eee, te zdjęcia troszeczkę wyglądają jak ale po prostu to może jest tak wszystko zadbane no tutaj są chyba nie, tak nie oszukują ludzi że wiecie że ktoś gdzieś tu to jest taka oferta ja za to nie odpowiadam wiele ofert jest podobnych eee, Tutaj widzimy zwykły, a w sopocie to zwykły po prostu dom. No i co w związku z tym, szanowni państwo, no, mamy taki związek z tym, że proszę zobaczyć, że no. Bije to po oczach, ale może to wszystko nieprawda, może z normalnymi nieruchomościami jest inaczej, prawda? Może z, nie, z normalnymi nieruchomościami jest inaczej. I pojedziemy sobie, zobaczymy, czy już w Poznaniu coś się, Szanowni Państwo, pokazało. Przepraszam, napiję się. Zobaczymy, czy w Poznaniu już się coś pokazało. No i patrzymy. I 80-metrowe nieruchomości. Szanowni Państwo, 80-metrowe nieruchomości, że to nieprawda. No i w Poznaniu, proszę bardzo... Hmm, można już coś kupić tutaj ominiemy to bo to strych strych no to przecież to strych to nie czasem dobry strych nie zły ale większość jest zła no i tyle i bo większość jest niewyremontowana, jest tam zimno w zimę albo gorąco w lato a jeżeli chodzi tutaj o 80 metrów kwadratowych, ile kosztuje w Poznaniu? Czy 80 metrów kwadratowych w Poznaniu koszt, trzeba płacić 1,5 miliona złotych, czy tam 2 miliony złotych, czy 3 miliony złotych? No bo przecież, szanowni państwo, jeszcze przed kilkoma miesiącami w mediach głównego ścieku yy, przecież promowano taką myśl przewodnią, że za 80 metrów kwadratowych no to co najmniej trzeba dać 5 kilo złota, prawda? No, co najmniej trzeba dać 2 miliony złotych najlepiej, a będzie jeszcze drożej. To już niedługo 3 miliony złotych, 5 milionów złotych, 10 milionów złotych. No tak nam się wpajano, tak nam wpajano. Znaczy nie mino, ludziom wpajano. No i szanowni Państwo, zobaczmy, po ile tutaj mamy w Poznaniu. No w Poznaniu proszę zobaczyć, się za 80. 8 m2 czegoś takiego do remontu 560 tysięcy złotych, widzicie, czyli nie 800 tysięcy złotych. No do remontu oczywiście nie 900 tysięcy złotych, nie milion złotych, nie 1,5 miliona złotych, a proszę bardzo, 560 tysięcy złotych, czyli te ceny to już nie jest milion złotych, półtora miliona złotych, 2 miliony złotych, widzicie już w tych frajerów ubyło w Polsce, którzy wierzyli w to, że za 80 metrów kwadratowych, szanowni państwo, w Polsce, w której zarabia się 600 euro na rękę, eee, <grytanie> za byle mieszkanie trzeba dawać 3 miliony złotych, jak jakiś tempy dziwolą, prawda? No, proszę bardzo, tutaj 160 metrów kwadratowych mamy, zobaczymy może coś do remontu, To w ogóle dobra zdjęć nie ma. Jedziemy dalej, jedziemy dalej, prawda? Proszę bardzo, tutaj mamy 89 m2 za 599 tysięcy złotych, no proszę zobaczyć, prawda? Proszę bardzo, w sumie to można się wprowadzać na 599 000 zł, ile to jest, szanowni państwo, 599 000 zł 599 000 złotych podzielić 4,29 po dzisiejszym kursie to jest 140 tysięcy, tak? czyli w, w poznaniu 100 m2 już można kupić za 140 000 euro po dzisiejszym kursie, tutaj chyba jakaś wizualizacja. Nie wiem, czy to wizualizacja, czy nie. Aha, tutaj też. Aha, dobra, to jest dobra taki, dobra nara. Coś tam można sobie takiego kupić, ale znajdźmy coś takiego, czego nie będzie trzeba remontować. No i proszę zobaczyć: przestronny, czteropokojowy dom, ogród, garaż, szczytniki. Kurnik Poznański Wielkopolski. Ja nie wiem, czy do 5 km wziąłem. Proszę zobaczyć. A ja zobaczymy zaraz, czy do 5 km to ciągnąłem. Nie. Do zera kilometrów. E, więc jedziemy dalej. Proszę zobaczyć. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. 650. Gdzie jest 650 000 złotych? 650, 649. No i widzimy, proszę bardzo, jakieś domki. No takie wiecie. Wie domki ale one jeszcze chyba nie wybudowane nie wiem czy już wybudowane zobaczymy, dobra pokazują jak w środku nie pokażą to pewnie to tylko projekty sprzedają no ale generalnie 649 tysięcy złotych plus no te 300 tysięcy będzie trzeba na wykończenie bo to pewnie sprzedają bez wykończenia prawda bo to nie jest Hiszpania że się sprzedaje z wykończeniem no, i tutaj na przykład tutaj zobaczmy. Może tutaj już by chcieli sprzedać wykończone. Zobaczymy, nie. Dobra, nie ma, nie ma nic takiego wykończonego za mniej niż te pieniądze, które tutaj pokazujemy. Ewentualnie jakieś takie starsze, prawda? Zaraz może coś znajdziemy w tym Poznaniu, prawda? No i tutaj mamy, o proszę bardzo, mamy tutaj w Poznaniu 699 tysięcy złotych, 85 metrów kwadratowych w takiej przepięknej kamienicy. No i proszę zobaczyć, tylko że no znowu poddasze. Ładnie, ale poddasze. Ładnie, ale poddasze. Poddasze jest tragedia, bo to gorąco, prawda? Albo zimno widzimy, w lato, w lato gorąco, bo ci tam grzeje. Tak więc to trzeba sobie ominąć. Eee, chyba, że ktoś bardzo chce. O, mamy tutaj, proszę bardzo. No, to najtańsze takie. O, widzicie w bloku takim, ale też do zrobienia. Widzicie, do zrobienia, dobra, niech będzie. Tutaj tylko trzeba odświeżyć są podłogi, jest to, jest tam, to coś sobie tam powymieniać, prawda, to samemu sobie można zrobić, 700 tysięcy złotych, tak, czyli coś takiego, o, tu mamy 700 tysięcy złotych też, czyli około 8 tysięcy, 8 200, 8 500 złotych za metr kwadratowy w Poznaniu, czyli 80 metrów kwadratowych w Poznaniu, takie wprowadzić się i powoli sobie remontować, bo to jest 700 tysięcy złotych, omijamy te wszystkie Omijamy te wszystkie propozycje wybudowania na nieruchomości, będziemy patrzeć tak, prawda? Bo to nie da się tego przewidzieć. To są wszystko tylko hasła. Pamiętajmy o tym, no ale tutaj, Gdańsk zostawimy i pojedziemy sobie dalej. Pojedziemy sobie, szanowni państwo, też do Gdańska, ale w Twu, Poznań zostawimy. Pojedziemy sobie do Gdańska, może w Gdańsku jest taniej. Czyli tam w, w Poznaniu coś takiego do remontu, bez poddaszowego, bez budowania to 700 tysięcy złotych, prawda? No a zobaczmy tutaj, szanowni państwo, w Gdańsku. W Gdańsku mamy już coś, o widzimy, o 7, 7 000 mieszkanie Gdańsk, Orunia Górna. No i proszę zobaczyć, na Oruni, tylko że podłogi jeszcze trzeba zrobić. No i proszę bardzo, 600 tysięcy złotych. Proszę bardzo, o. Przestrzeń. To na samym skraju Oruni widzimy 600 tysięcy złotych za 7000. O proszę bardzo. No fajnie, bo bo smogu nie będzie chociaż, prawda? Mamy tutaj widzicie pola. Nie będzie smogu, no tylko że do remontu, to znaczy do wybudowania garażu, też do wybudowania, to znaczy się do wykafelkowania podłogi ściany i tyle, prawda? No ale już 600 tysięcy złotych, proszę bardzo. Tutaj następny nie wiem, czy pokazują nieruchomości jeszcze nie wybudowane, a tylko pokazują te wybudowane, żeby kogoś chwycić, no ale widzimy, że coś już tutaj jest na Orunii Górnej, rada wie że to troszeczkę daleko od plaży 10 km od stogów od Brzeźda jeszcze dalej no ale jest to w Gdańsku prawda, jedziemy dalej, proszę bardzo 649 tysięcy złotych ujeścisko ujeścisko proszę zobaczyć 649 tysięcy złotych 7503 zł za metr kwadratowy, proszę bardzo proszę bardzo czy już takie zrobione, tylko że też poddasze nie, gorąco albo zimno ale za to tutaj borkowo, próż Gdański. Próż Gdański to jest taka. Nie wiem czemu mi pokazuje próż, bo tam chyba 0 km wziąłem, więc nie wiem po co. No ale ja to próż Gdański, to zaliczam do trójmiasta do Gdańska w ogóle. Zresztą nazywa się Próż Gdański. Ja to do, Gda do Gdańska zaliczam. To jest miasteczko przy Gdańskie, ale można tak sobie zaliczyć i proszę bardzo. I proszę bardzo, dom za 6800 zł, 100 m2, 5 pokoi, ale do remontu, prawda? A to będzie chyba dopiero budowane. No to nie, to nie będziemy patrzeć. Yy, niech się wypowiadają od razu w ogłoszeniu, żeby nie tracić na nich czas, prawda? No i jedziemy dalej, 5 pokoi pracowniczych i lokal dla tata. No dobra. Tutaj to wszystko są też projekty, widzimy, nie będziemy się tutaj na nich rozdrabniać. Niech napiszą, czy już wybudowany, po prostu niech napiszą. Wybudowany, czy do wybudowania? No bardzo proste słowo, wybudowany. Do wybudowania, wybudowany, ale do dokończenia za 500 tysięcy złotych. To bardzo prosto, szanowni państwo, żeby czasu nie tracić. Wybudowany, nie wybudowany, wybudowany, ale w połowie. Bardzo proste, prawda? Bardzo proste, bardzo fajnie. I eee, człowiek nie traci czasu. Proszę bardzo, to wszystko są. Widzicie, no dobra, 70, 700. No to to są wszystko. O, mamy. Ujeścisko też 759 tysięcy złotych. Dobra, czyli coś można kupić na. <laughs> Przepraszam, sam sobie powiem na zdrowie. No i widzimy. To na Ujeścisku czy na Oruni ewentualnie można kupić coś za 700 albo 750 tysięcy złotych, yy, w Poznaniu tam 700 tysięcy złotych. O tutaj mamy Jasień, proszę bardzo, o o wybudowane chyba, będzie, czy nie będzie wybudowane? Wygląda na wybudowane, o proszę bardzo, nie, nie wybudowane, bo też projekty, tak no więc. Dobra, wiemy jedno, yy, w Gdańsku yy, jeszcze nic nie natrafiło, o dobra, o są widzicie, dobra. 799 tysięcy złotych. No to w Poznaniu 80 metrówki lub ponad, a to 99 metrów aż. Nie? W, w, w Poznaniu coś można kupić powyżej 80 metrów za 700 tysięcy, a w Gdańsku powiedzmy za 800, tak? czyli takie mieszkanie w Gdańsku będzie o 100 tysięcy droższe. Czyli w Poznaniu, szanowni państwo, na 80 metrów powiedzmy e, trzeba wydać. E, no zależy, no tam 600, 700, powiedzmy 650, bo 650 podzielić na 4,29, no to w Poznaniu trzeba wydać 150 tysięcy, a powiedzmy, że w Gdańsku tutaj trzeba wydać 800, tak bo tak pieradze drzwi. Przecież ja tego tak nie jestem w stanie, przecież policzyć wszystkiego, że to 2,9, 4,29 no to jest 186, czyli tam 150 albo 190 tysięcy. No, i tyle właśnie trzeba wydać, Szanowni Państwo. A ile to jest w kredycie? Ile to jest w kredycie, Szanowni Państwo? A tu w kredycie zobaczymy, ile to jest w kredycie. W kredycie to będzie, yy, Drodzy Państwo, proszę bardzo, yy, w kredycie to będzie, to zobaczmy, 800 tysięcy złotych na 100% spadać, spadać. Eee, za darmo nie reklamujemy. Raz, dwa, trzy, proszę bardzo. 0, eee, to osiem, 800 tysięcy złotych na kredyt, eee, szanowni państwo. Kredyty te oprocentowane w Polsce to tutaj zaraz zobaczymy. O, oprocentowanie kredytów hipotecznych PKOBP. Tutaj mamy 8,43 w PKOBP. No to zobaczymy, ile to będzie nas kosztować. Eee, zobaczymy ile będzie nas kosztować 8,5 000 proszę bardzo szanowni państwo o tutaj coś nie tak trzeba kropeczkę kropeczkę no to w Gdańsku żeby zamieszkać trzeba wydać 6151 zł plus ogrzewanie plus oświetlenie no to trzeba najpierw zaciągnąć gigantyczny kredyt od spółki Skarbu Państwa lub jakiejś zagranicznej spółki bankowej i potem to opłacać w spółce Skarbu Państwa drogim gazem, drogim światłem no i kupować te droższe trzy razy żarcie w tych zagranicznych korporacjach no to Cię wyniesie utrzymanie takiej nieruchomości razem z ubezpieczeniami, gazem, tata, ta, ta, jakieś 9000 tysięcy złotych miesięcznie 9, 8... Może jak się zepniesz, 7,5, 8,5, 8, 8 7,800, 7,900 pirazy drzwi, najmniej 8000 zł. A ile to jest 8000 zł? To, no, szanowni państwo, 8000 zł to jest 2,3 2 miesiące i 10 dni pracy. 2 miesiące i 10 dni pracy na płacy minimalnej. Czyli, żeby spłacić kredyt. Szanowni Państwo, i ogrzać swoją nieruchomość oświetlić w Polsce 80-metrową, w Gdańsku, no to trzeba 2 miesiące na płacy minimalnej pracować i 10 dni, żeby miesiąc sobie to oświetlić, opłacić kredyt i tyle. Tak? Czyli jest to nieludzkie, Szanowni Państwo. Jest to nieludzkie. W Poznaniu będzie trochę mniej, no bo to tam było ile tam? 700 tysięcy, powiedzmy, prawda? No to w Poznaniu, no to w Poznaniu 5382 złote, czyli jakieś 2 miesiące powiedzmy i kilka dni, prawda? A nie tam 13 dni, tak? Czyli w Poznaniu 2 miesiące i 3 dni. Tak więc widzimy, że wcale nie jest jakoś lepiej, trochę lepiej tym Poznaniakom, a w Poznaniu jakoś się gorzej nie zarabia, aniżeli w Gdańsku. Taka jest rzeczywistość. No ale. Może my przesadzamy? Może, szanowni państwo, to wszystko nieprawda, że w Hiszpanii za y, 2 miliony euro to sobie możesz zamieszkać, jak wiecie, w tym serialu amerykańskim, prawda? Nie jak u Clintonów, tylko jak u Carringtonów, czy jakoś, <grym> pamiętam jak to było. No, wygląda to ładnie. <todgrym> czy to prawdziwe. No nie wiem, prawda, wygląda jak, z jednej strony wygląda jak e, e, nieruchomość, z drugiej wygląda jak wizualizacja. Wiemy, że takich nieruchomości też jest dużo, więc nie będę się tu doszukiwał. E, jakiś tam, no wygląda, e, n, albo wygląda mi na wizualizację w znacznym stopniu. Ale wiemy, że są takie prawdziwe, bo już wcześniej takie robiliśmy. Więc może po prostu ją stuningowali dodatkowo, prawda, elektronicznie. A może nie. Tak więc, szanowni państwo, zobaczmy, czy my przesadzamy. Może to tak na całym świecie jest, może, może ta Europa upada, może tak w tej Europie wszyscy muszą rzeczywiście płacić tyle, zarabiać tyle i w ogóle. No, muszą, prawda? Bo tak nam mówią, że muszą. Polak musi być ostatnim biedakiem, a to, co sobie wypracował, to musi rozdawać innym narodom. No to pojedziemy sobie i zobaczymy, szanowni państwo. Tutaj sobie pojedziemy. Zaznaczyłem tu Mursję. Proszę zobaczyć. Tutaj Mursję zaznaczyłem. Mursję, Alicante, Elche, Corawieje, Kartagenę takie tam przybrzeżne miejscowości, miasteczka, wsie i miasta przede wszystkim, gdzie są bardzo dobre drogi. I zobaczymy, więc łatwo dojeżdżać. Zobaczymy też 80 m2, no i proszę bardzo, tutaj już 80 m2 jakieś rudery. To można kupić, proszę sobie wyobrazić, za 50 tysięcy złotych. Czyli nie 700 nie 800? a 50 tysięcy złotych, no ale może to wszystko, no, dużo z nich to ma problemy jakieś prawne albo jakieś tam oczywiście problemy y, konstrukcyjne, to przejedźmy sobie na następną stronę, nie będziemy tutaj, gdzie, no to za tanio, to dla nas za tanio, dla Polaków za tanio, to przejdziemy sobie wszystkie, pojedziemy sobie dalej, szanowni państwo, poszukamy sobie, Jakiś droższych, no bo wiadomo, bo to za tanio, bo to niemożliwe, prawda, no to poszukamy sobie droższych, no bo przecież to niemożliwe, że ten apartament, large apartment in a magnificent area of the town of Ulea located in the Ricote Valley, it has three large bedrooms and a large living room. Hmm. No to nie może być prawda, że to kosztuje 27 tysięcy euro, szanowni państwo, prawda, że to kosztuje 100 tysięcy złotych, a w Poznaniu trzeba dać 700 tysięcy złotych za coś takiego, a w Gdańsku trzeba dać 800 tysięcy złotych, prawda? Czyli w Poznaniu, czyli tutaj mamy w Hiszpanii 27 tysięcy euro, w Poznaniu 150 tysięcy euro, no, a w Gdańsku, no tu szanowni państwo, sami krezusi 190 tysięcy euro. Prawda? No to przejedźmy sobie na trzecią stronę, przejedziemy sobie te 200 nieruchomości, no i powiedziałem, patrzcie tu dalej po 100 tysięcy złotych wszystko, prawda, uwierzcie mi, kupilibyście to za 15 tysięcy euro bardzo często, nie mówię, że wszystkie, no trzeba szukać okazji, no jedziemy dalej, znajdźmy coś po prostu droższego. Zadajmy coś droższego, popatrzcie, ile tu jest tych nieruchomości. Cała masa. Po 20, szanowni państwo, 9 tysięcy euro, 30 tysięcy euro i to są wszystko. Połowa z nich jakoś jest, nadaje się powiedzmy do użytku. Tylko o co chodzi, to jest skrajnie tanie, bo to nie jest 190 tysięcy euro jak w Gdańsku, To nie jest 150 tysięcy euro jak w Poznaniu. Szanowni państwo, to jest 30 000 euro, czyli 5 razy taniej niż w Poznaniu i jakieś 8 razy, 6 razy, 7 razy taniej niż w Gdańsku, ale to nominalnie, proszę sobie wyobrazić, to jest, popatrzcie, 91 m2, popatrzcie, no zwykłe takie no tak wiecie, no to jest jak jest, nie? a tu w środku nie pokazują, to też jaka pewnie będzie ma. no tak jak u nas, u nas to pokazują te wszystkie, u nas pokazuje się te wszystkie, yy, że wybudują wizualizacje, prawda, zróbmy tak, popatrzcie, bo tu już jesteśmy na piątej stronie i tu dopiero, takie tanie po 35 tysięcy euro, no to zgroza za tanio, przejedźmy na taką dziesiątą stronę, czyli przewertowaliśmy jakieś, nie wiem, 200 nieruchomości, czy 300, nie wiem ile tutaj na stronę, nie widzę, tutaj mamy ogólnie dostępnych 42 tysiące domów i mieszkań, Powyżej 80 m2, tak? czyli jakieś pewnie jeszcze 100 tysięcy takich mieszkań dostępnych jest poniżej razem z tymi, prawda? Tak więc 80 m kwadratowych. No i szukaj, zobaczmy, na 10 stronie, dalej, cała masa jedne gorsze, drugie lepsze. E, proszę sobie wyobrazić, e, po 40 tysięcy euro. Szanowni Państwo, po 40 tysięcy euro, proszę sobie wyobrazić, po 40 tysięcy euro, cała masa, cała masa, przejedźmy sobie dalej, 14, 14, Szanowni Państwo, tych stron przerzuciłem, a tu dalej nieruchomości po 42 tysiące euro. O, proszę zobaczyć, tu może być coś fajnego. Popatrzcie, flat, in, popatrzcie, to ładnie wygląda tutaj jakiś stolik, drzewka jakieś. Proszę bardzo, co za emocje, jakieś tu. Proszę bardzo, jak pięknie, szanowni. W środku tak trochę może gorzej, jakaś płyta, blacha, ale to był chyba garaż. To cały dom. Tri-bedroom, proszę bardzo, to nie, czy to flat, to jest po prostu taka y, 90-metrowy dom, szanowni państwo, 90-metrowy dom. Popatrzcie, tylko do remontu, prawda? No taki do remontu, nie? No, ale tak jak wszystko trzeba remontować, ta, a ta blaka to chyba jest. Yy, nie wiem co to jest, czy to jest. No jest poparcie, 43, czyli co? 160 tysięcy złotych. No jedziemy dalej, szanowni państwo. Popatrzcie, tego jest cała masa, cała masa, cała masa. Cała masa, 4 razy taniej nominalnie niż w Poznaniu. 5 razy taniej niż w Gdańsku. Proszę bardzo, proszę bardzo. No ale zobaczmy, szanowni państwo. Na 19 stronę, popatrzcie, na 19 stronie dalej są nieruchomości poniżej 50 tysięcy euro, ale musicie to zrobić. Zrozumiecie, że jeżeli na tak małym skrawku ziemi jest wystawionych 70 tysięcy nieruchomości, bo tu mamy 42 tysiące nieruchomości powyżej 80 m2, to zrozumcie to, jak łatwo się negocjuje. 50% można zbić. 50%, jak przyjdziesz, 50% można zbić, naprawdę, to nie są żarty, to nie są żarty, szanowni państwo, nie są żarty, jedziemy dalej, o, tu mamy, housing located in municipio of Murcia, in a building with grand floor plus 3. dobra, o, dobra, patrzcie, jakoś nawet takie nowe wygląda, popatrzcie, 102 metry, a, to jedno, z... dobra, jak jedno zdjęcie, no to wiadomo, że przypał, no, yy poszukamy czegoś. Popatrzcie, tu dalej to jest poniżej 50 tysięcy euro te ceny w ogóle. Patrzcie, cała masa. O, dobra, to jest 35, Popatrzcie, tutaj mamy o. No i proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. Pach, 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 pach. Pach. Patrzcie, ile tego jest. 118 metrów kwadratowych. 118. M2. No takie jakie jest, jest jaki jest, no ale <grym> 50 tysięcy euro, pewnie puściliby za 30 tysięcy euro, prawda? Wejdźmy na 24 stronę. E, wiecie co? Zróbmy tak, bo jesteśmy na 24 stronie i to dalej. Wszystko są nieruchomości. Popatrzcie, 52 tysiące euro. wejdźmy teraz na stronę O. Popatrzcie, 55 tysięcy euro, 190... 110 m2 i popatrzcie, jaka ładna kuchnia. No ładna! No co, zadbana. Popatrzcie, 110 m. Eee, popatrzcie. O ładnie, patrzcie jaka ładna. Patrzcie, jakie ładne okienka. patrzcie nawet jest air conditioner. Wszystko, że nawet świe słońce świeci, patrzcie, znaczy tutaj te są, że nawet, o, tu gorzej już widzicie, solarium takie, no ale popatrzcie, o, tutaj gorzej ludzie mają w Polsce, widziałem. Szanowni Państwo, proszę bardzo. Tak, 110 metrów kwadratowych, bardzo ładne mieszkanie, proszę bardzo. Bardzo ładne. Ile, 55 tysięcy euro, szanowni Państwo, 55 tysięcy euro, ale ja dążę do czego innego, czyli pokazuję, szanowni Państwo, że tam można powiedzieć, że w Hiszpanii, tutaj w tej Mursi, w tym Alicante, w tym Elcze. Są nieruchomości w wysokości wkładu własnego tego depozytu na kupno nieruchomości w Poznaniu albo w Gdańsku. Na kupno nieruchomości w Poznaniu albo w Gdańsku, prawda? No ale zobaczmy może coś za 100 tysięcy, żeby jakaś ta cena taka, wiecie, bo no nam to tak ciężko, tak za tanio, prawda? Bo to musi być drogo, prawda? Drogo i wysoko oprocentowane, żeby Polak się cieszył, prawda? Proszę bo on wtedy wierzy, prawda? Proszę bardzo. Mamy penthouse za 100 tysięcy euro, proszę bardzo, penthouse za 100 tysięcy euro, szanowni państwo, 146 metrów kwadratowych, 41 zdjęć, proszę bardzo, trawę nawet masz na tym, trawę masz nawet na, traw, trawa ci rośnie nawet na twoim tarasie, prawda, eee, proszę bardzo, o, patrzcie, i marmur. Patrzcie, patrzcie, kuchnia 100 tysięcy euro, patrzcie, patrzcie, bogactwo, patrzcie, frytownica, patrzcie, kanapa, a tu nawet sztuka piękna, proszę bardzo, nowoczesna, prawda, zobaczmy, co tam jak jakieś, jakieś, nie, dziwolągi jakieś na ścianie wiszą. Patrzcie, szanowni państwo, no patrzcie, no to jest niesamowite, to niesamowite, to nie może być prawda, nie no, taka jest rzeczywistość. Tak się w Polsce, szanowni państwo, ceny nieruchomości napompowało, no. Mówmy sobie wprost. I to jest 100 tysięcy euro. Tutaj popatrzcie na dole. Tu macie z basenem. 110 tysięcy. 100 tysięcy euro za 110 metrów kwadratowych. Proszę bardzo. Pięknie. Już nawet nie trzeba remontować. Kafle. Wszystko jest. Patrzcie na miejscu. Kuchnia. Patrzcie. Szklanki nawet. Ma, patrzcie, nawet mają. To wide, To chyba był wynajmowany na te. Tak, tak wygląda. Eee, tak wygląda. Patrzcie. Jeszcze takie osiedle zajebiste. nie? Wow. Fajnie zaj je... naprawdę jeszcze 10 tysięcy obniżyli. Nie no, to jest naprawdę. Słuchajcie, 100 tysięcy euro. No I zobaczmy, zobaczmy i proszę bardzo, a ile 100 tysięcy euro kosztuje kredytu w Hiszpanii? Tutaj zobaczyłem i proszę bardzo, 100 tysięcy euro w Hiszpanii. To akurat jest 100, 108 tysięcy euro. Na dula też 108 tysięcy, 108 tysięcy euro to 451 euro miesięcznie. Albo 450, 470, 430. A ile to jest, Szanowni Państwo, 430 euro miesięcznie? Ile to jest 430 euro miesięcznie mieszkając w takim pięknym miejscu? Ile to jest 430 euro miesięcznie, Szanowni Państwo? To jest jedna trzecia minimalnej wypłaty, czyli w Hiszpanii pracuje się 10 dni na latę takiego, na taki dom, w takim miejscu. 10 dni, Szanowni Państwo. Eee, chociaż to też wygląda jak wizualizacja. No ale zaraz znaleźlibyśmy coś innego, prawda? 10 dni, a w Polsce, w, w Poznaniu trzeba pracować dni, tam chyba 64, czyli w Hiszpanii pracujesz 10 dni na ratę kredytu, eee, z ogrzaniem i tak dalej, no to 15 dni. W, czy 16 dni, w Poznaniu tam 65 dni, a w Gdańsku tam, nie wiem, 73 dni, czy tam 75 dni, prawda. Czyli, no widzicie, no taka jest ta nasza polska rzeczywistość, taka jest ta nasza polska rzeczywistość, ale będzie wszystko ok Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć.